którym Na granicę. Migranci przedarli się przez zaporę 60 osób forsowało granicę polsko-białoruską. Rzucali kamieniami, oślepiali. W niedzielny wieczór 60 osób forsowało zaporę na granicy polsko-białoruskiej na odcinku ochranianym przez placówkę SG w Mierniku, podała rzeczniczka straży granicznej porucznik Anna Michalska. A tak odparto, nikt nie ucierpiał. Cudzoziemcy rzucali kamieniami, kawałkami drewna, oślepiali polskich funkcjonariuszy i żołnierzy światłami stroboskopowymi. W pewnym momencie 27 osobom udało się przedrzeć przez zaporę z drutu żyletkowego. Zostali jednak szybko zatrzymani przez SG i odprowadzeni do linii granicznej. Byli to głównie obywatele Iraku i Syrii, powiedziała Michalska. Nikt nie doznał obrażeń w wyniku tego ataku. Również wczoraj, ale na odcinku ochranianym przez funkcjonariuszy Straży Granicznej z placówki w Sejnach zatrzymano obywatela Gruzji, który przewoził z Litwy pięciu nielegalnych imigrantów będących obywatelami Iraku. 88 prób przekroczenia granicy ostatniej doby 88 osób próbowało przekroczyć granicę z Białorusi do Polski. Od początku roku Straż Graniczna zanotowała prawie 40 tysięcy. Prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Od początku grudnia były 838 próby. W listopadzie było 8,9 tysięcy. Prób nielegalnego przekroczenia granicy. W październiku 17,5 tysięcy. W wrześniu 7,7 tysięcy. W sierpniu 3,5 tysięcy. Od 1 grudnia do 1 marca na terenie przy granicy z Białorusią obowiązuje zakaz przebywania obejmuje one 115 miejscowości województwa podlaskiego i 68 miejscowości województwa lubelskiego